Niedawno w ESPN JJ Redick wypowiedział dosyć kontrowersyjną opinię na temat koszykówki z lat 80., debatując z Chrisem Russo na temat topowych strzelców za 3 all time. Russo starał się powiedzieć, że Larry Bird jest jednym z najlepszych trójkowiczów wszechczasów, ponieważ w latach 80. gra była bardziej fizyczna. Dodatkowo nikt wtedy nie oddawał rzutów za 3, więc jego liczby pod uwagę trzeba brać łagodnie. Ale czy debatując o tym, kto najlepiej rzucał za 3, powinniśmy brać pod uwagę erę? I czy twardsza gra miała jakieś przełożenie na rzut za 3 Larry'ego Birda? Odpowiem od razu. Nie. Dyskusja o takich rzeczach jak rzut powinna się opierać jedynie na liczbach. I to nie jest to samo co debata kto był lepszy, gdzie faktycznie powinniśmy brać pod uwagę lata, kiedy dany gracz grał. No i właśnie, Bird często nie zaprzątał sobie nawet głowy rzutem zza łuku. W latach 80. i 90. nikt nie kłopotał się, żeby kryć rzuty za 3, a co dopiero marnować faule na osobie rzucającej. I teraz trójkowicze spotykają się z o wiele twardszą grą, próbując oddać rzut, ponieważ ludzie w ogóle myślą o kryciu tych rzutów. A taki Kerry jest popychany, ciągnie i podwajany. Ogólnie wszystko się robi, byle nie oddał rzutu, jak tylko przekroczy połowę boiska. Ale jak w takim razie zmieniała się koszykówka NBA przez lata, jeśli chodzi o poziom sportowy, przepisy i dlaczego starsze pokolenia starają się umniejszyć młodym graczom od dekad? Lata 50. były dziwnym czasem dla koszykówki. Ludzie dopiero uczyli się grać i mimo braku skuteczności rzucali często dzikie rzuty za 2 niemalże z połowy. Królowały za to rzuty hakiem. Już na samym początku gracze zorientowali się, że spod kosza łatwiej jest trafić, ale też łatwiej jest bronić taki rzut. Więc trzeba rzucić za siebie, żeby niczyje ręce nie dosięgły piłki. Skuteczność była jednak marna i dopiero w 54. wprowadzono zasadę 24 sekund, żeby przyspieszyć akcję drużyn, które do tej pory nie spieszyły się z atakiem. Na parkiecie za to biegali sami biali ludzie i z całym szacunkiem do Boba Petita, ta era nie miała zbyt wiele do zaoferowania. I to w latach 60. zaczęły się pierwsze zmiany. Wielka dynastia Celtics Billa Russella, który sprawił, że ta franczyza ma tak bogatą historię. Will Chamberlain rzucał nad białymi gośćmi 50 punktów na grę. Zaczęły się nawet zalążki pierwszych akcji, które przypominają faktyczne zagranie z dzisiejszej koszykówki, jak Pistol Bullet Play wprowadzone przez Celtics. Warto wspomnieć też, że w tych latach tempo rozgrywki i ilość posiadań była nie z tej ziemi. Ludzie nie trafiali, przeciwna drużyna zbierała, a cała gra opierała się na kontratakach. Tym bardziej po wprowadzeniu czarnoskórych do ligi, taki Bill Russell blokował wszystkie rzuty i właściwie popchnął swoich kolegów do zasięgnięcia po status Hall of Fame, dzięki temu jak wiele łatwych punktów z kontry byli w stanie zdobyć. Stoi to w opozycji do stereotypów na temat starej koszykówki, opozycyjnej koszykówce zdominowanej przez centrów. Ta druga rzecz akurat jest prawdziwa, jednak daleko im było do jakiegokolwiek dłuższego rozgrywania akcji. Tempo z czasem się zmniejszało, ale nieznacznie, aż dopiero w latach 90. doszło do gwałtownego spadku, z którego niedawno się wygrzebaliśmy, ale nie uprzedzajmy faktów. The men in green, the Milwaukee Bucks, that's Al Cinder against Bellamy. No basket, says Ricky. To był faul ofensywny w latach 70. Mimo dalej bardzo szybkiego tempa gry, to ofensywa wtedy nie mogła za bardzo wchodzić w kontakt z obrońcą. I nie wiadomo było, kiedy sędzia za to odgwiszcze faul, a kiedy nie. Dlatego do tej pory mogliście zauważyć, że gracze nie dotykali się za bardzo podczas gry. Tak samo w latach 70. mimo rozwoju footworku zawodników, to długo zajęło sędziom zaprzestanie odgwizdywania przewinień za taki spin move. Przez co mimo, że gracze męczyli ten ruch, bo jest łatwy i skuteczny, to często gwizdano im przewinienie kroków. Wtedy również w 76. doszło do połączenia NBA i ich konkurentów ABA, dzięki czemu do ligi doszły aż 4 nowe drużyny. A gdzieś w międzyczasie z ABA do NBA przeszedł taki Julius Erving i Moses Malone. Patrząc na to, co gwizdano, aż ciężko uwierzyć, że 30 lat później przy takich samych zagrywkach, za które Karimowi gwizdano przewinienie, Shaquille O'Neal przepychał na siłę każdego, kto stawał między nim a obręczą. Można sobie więc zadać pytanie, jak do tego doszło. Zobaczmy. Lata 80. zasłynęły z bycia najbrutalniejszą erą NBA ze wszystkich. A tak mógł sobie pozwolić na więcej, chociaż co by nie było, koszykówka w tym okresie była w ogromnej przebudowie. I raz gwizdano tak, a raz tak. Dribbling też został ułatwiony dla zawodników. Wcześniej trzymano się zasady, że trzeba trzymać rękę nad piłką i nigdzie indziej, żeby nie zrobić błędu piłki niesionej. Zmiany rozpoczęły się właśnie w latach 80., kiedy zawodnikom zaczęto pozwalać trzymać rękę z boku piłki, co otwierało o wiele większe spektrum możliwości dla graczy z piłką. A to wszystko bez zmieniania przepisów. Tak jak z dużą częścią innych rzeczy, które dzisiaj omawialiśmy, koniecznie za zmianami idzie tworzenie lub poprawienie zasad pisanych panujących w NBA. Wystarczyło w odpowiedni sposób sformułować zasadę o kozłowaniu piłki, żeby sędziowie mogli ją inaczej interpretować, co dawało pole do popisu graczom, dla których ułatwiono rozgrywkę. To, że atak mógł zrobić więcej, doprowadziło również do zwiększenia poziomu fizyczności, która objawiała się twardymi faulami najczęściej na osobie, która atakowała kosz. Wszystko dzięki temu, że brakowało wtedy
wtedy tak zwanego flagrant foul, odpowiednik naszego faulu niesportowego, który został wprowadzony dopiero w 1990. Polega to na tym, że jeżeli sfaulujesz kogoś w niepotrzebnie zbyt brutalny sposób, drużyna przeciwna rzuca osobiste, a potem wyprowadza piłkę z autu. A może się nawet to skończyć na wywaleniu gracza faulującego z boiska. Przez brak tej zasady można było nawet kogoś uderzyć w twarz, a i tak było to gwizdane jako zwykły faul. Ilość takich akcji była ogromna, bo wiadomo, że jak masz kogoś faulować, to najlepiej tak, żeby odechciało mu się rzucać. Jednak takie akcje są mylone z tym, co się działo dekadę później, gdzie ludzie myślą, że faulowanie w ten sposób to dalej był sposób gry, jaki przybrali zawodnicy. Otóż nie, dokładnie w latach 90. naprawiono zasady w taki sposób, żeby gracze przestali się tłuc na boisku. Widać również zmianę, w której czarnoskórzy zaczynali powoli przeważać swoją liczebnością w lidze. A to wszystko dzięki staraniom najpierw Billa Russella, a potem Juliusa Irvinga i Karima Abdul-Jabbara, którzy mocno walczyli o równe traktowanie w NBA niezależnie od koloru skóry. Wtedy też wprowadzono linię rzutów za 3 punkty. Nikt jednak nie kłopotał się, żeby bronić takich rzutów i tak samo kryć atakującego tak daleko od kosza. Nawet Larry Bird, jeden z najlepszych strzelców wszechczasów, nie był kryty zza łuku, a on sam nie był zainteresowany zbytnio rzucaniem tych rzutów i oddawał ich mało. I taki stan rzeczy ciągnął się jeszcze przez lata, zanim ludzie nie nauczyli się rzucać z tak daleka. Lata 90. to magiczny czas dla koszykówki. W 89. żelazna kurtyna padła i NBA miało nowy rynek do podbicia. I nie próżnowano, a Sonny Vaccaro zrobił z marki Air Jordan produkt na skalę światową, idealnie wykorzystując okoliczności, które już nigdy się nie powtórzą. Ponieważ przed nikim nie staną tak przyjazne okoliczności do stosowania marketingu na całkowicie nowy rynek. To oraz boom na koszykówkę zapoczątkowany przez Magica Johnsona uratowało ligę. Magic i Bird zainspirowali wielu koszykarzy, dzięki czemu pierwszy raz w NBA było aż tylu utalentowanych zawodników. Lata 90. można podzielić spokojnie na dwa etapy. We wczesnych gra dalej wyglądała jak w latach 80. Szybka i oparta na kontratakach, przez co średnia punktów dla drużyny nie różniła się aż tak bardzo od tej, którą widzimy dzisiaj. Potem jednak gra załapała mocny regres ofensywny, a średnia punktów drużyn zmalała diametralnie. Żeby omówić grę z tamtych lat, trzeba spojrzeć na trzy rzeczy. Handchecking, illegal defense i spacing. Handchecking to zwyczajnie kontrolowanie i napieranie na zawodnika ręką, przez co ciężej mu jest zagrać cokolwiek w stronę kosza. Ciężko jest po prostu kogoś ominąć, jeśli trzyma rękę na twoim biodrze. Spróbowano ograniczyć to zagranie w 94, przez które handchecking nie mógł ograniczyć swobody ruchów atakującego. W praktyce jednak zasada była zła, ponieważ dopóki gracz z piłką nie wykonał jakiejś gwałtownej zmiany kierunku, to sędziemu ciężko było określić, jak mocno ręka obrońcy napiera na niego. No i żeby sprawić, żeby gra była bardziej energiczna, handcheckingu zakazano dopiero w 2004, ograniczając go jedynie do możliwości krycia w ten sposób gracza grającego w poście. Nikt do końca nie rozumie, czym jest illegal defense. Wtedy też nie wiedziano, o co chodzi, dlatego media unikały i unikają tego tematu do takiego stopnia, że większość fanów nawet nie wie, że taka zasada kiedyś istniała. Zasada polegała na tym, że gracz w obronie musiał kryć albo swojego zawodnika, albo przejść do mocnego podwajania, zostawiając jednego gracza całkowicie bez obrony. W ten sposób próbowano często kryć Jordana, wymuszając, żeby ktoś inny w Bulls musiał dostać piłkę i oddać rzut. Zasada ta miała zlikwidować grę strefą, która przeszkodziłaby centrum na skuteczną grę pod koszem, ale przy okazji sprawiała, że nie można było skutecznie podwajać graczy. Bo właśnie, jeżeli Jordan zostanie podwojony, to trzeci obrońca nie zacznie kryć Paxsona i Pippena naraz, tak jak dzisiaj by to miało miejsce, tylko będzie musiał stanąć przy jednym albo przy drugim. A wolny gracz bez żadnego obrońcy na nim może dostać piłkę i oddać rzut z jakiejkolwiek pozycji sobie wymarzy. Nie muszę więc chyba mówić, jak niegrywalne było podwajanie. Przez tą zasadę drużyny specjalnie otwierały dla swoich zawodników jedną stronę boiska, żeby grali tam na izolacji, kiedy goście kryjący resztę drużyny będą musieli być do nich przyklejeni. Był jednak jeden wyjątek od tej reguły, przez który już podwajanie nie było tylko niegrywalne, ale też niemożliwe. Załóżmy, że piłka jest na jednym ze skrzydeł i tam na post-up ustawia się zawodnik czekający na podanie. Jeżeli gracz, którego kryjesz, jest powyżej linii rzutów osobistych, nie możesz stanąć w pomocy w obronie i musisz już być przyklejony do swojego zawodnika. Jeżeli jednak twoje krycie stoi poniżej tej linii, to możesz pomóc w obronie. Przykładem zastosowania tego są finały Jazz przeciwko Bulls. Jazz stało w ten sposób, zostawiając corner bez żadnego zawodnika, odciągając byków za linię rzutów osobistych. Dzisiaj taki spacing byłby głupi, bo po prostu jeden z obrońców poszedłby podwoić zawodnika pod koszem, a dwóch innych stałoby kryjąc stojących obok siebie zawodników Utah. Ale no właśnie na tym polegało illegal defense w 98. Właściwie w pierwszej połowie Bulls był odgwizdywany
wykonywane to przewinienie aż 4 razy, ponieważ gdy podanie szło do Malona, obrona nie mogła stać za tą przeklętą linią. A że nawet gracze nie do końca rozumieli, o co chodzi w tej zasadzie, to było to trudne. After the first illegal defense, every subsequent one against you results in a technical foul shot. Chris Morris is going to be out above the free. Look where Buschler is. He's illegal right now. That's the call, and that's why they get the free throw. Illegal defense całkowicie zmieniło to, jak grano w latach 90. Ofensywa mogła manipulować pozycjonowaniem obrony, a defensywa starała się robić jak najwięcej, trzymając się dalej w zasadach. W praktyce doprowadziło to do ciągłego grania na izolacji w poście i stania w miejscu reszty zawodników drużyny, co zmniejszało kreatywność zagrywek, które często opierały się na podaniu na postęp atakującemu i przyglądaniu się mu. Na szczęście illegal defense zostało zniesione w 2001 przez zbyt dużą dominację Shaquille'a O'Neala pod koszem, co prowadzi nas do następnej dekady. Początek lat 2000 wyglądało tak samo jak koniec lat 90. Możliwe nawet, że koszykówka przez chwilę była jeszcze bardziej nastawiona na fizyczność niż wtedy. Właściwie to nawet skupiona na defensywie drużyna Detroit Pistons wygrała tytuł w 2004 roku. Na początku tej ery jednak nie zmieniła się jedna rzecz jeszcze. Gracze w większości dalej nie potrafili rzucać za 3. Wtedy, jak i w 90. prowadziło to do kuriozalnych sytuacji, gdzie ciężko było wejść pod kosz, bo często dwóch, a czasem nawet 3 zawodników z twojej drużyny razem z obroną czekali na piłkę. Albo na przykład odegranie komuś na obwód nie kończyło się szybkim przypaleniem za 3, bo oprócz paru zawodników raczej nie potrafiono rzucać. Przez to również łatwiej było bronić. Tak jak teraz prościej jest kogoś minąć, ponieważ musicie naraz nie wpuścić pod kosz i zablokować twój rzut za 3. Wtedy jednak gracze w obronie stali krok dalej od atakującego, co było strasznym utrudnieniem dla graczy obwodowych, którzy nie mogli pokarać tego łatwym rzutem. Czasem się nawet zdarzało, że gracze nie starali się nawet doskakiwać do rzutów. I w ten sposób przeciwko Portland Jordan rzucił 6-6 rzutów za 3 obrońcom w twarz, którzy nawet z jakiegoś powodu nawet nie kłopotali się z bronieniem tego. Więc równie dobrze mógłbym powiedzieć, że oddał 6 rzutów wide open. Zresztą o czym ja mówię. Chwilę po tym liga skróciła na jakiś czas linię za 3, żeby gracze w końcu trafiali trójki. Ale wtedy ten rzut stał się za łatwy, więc szybko przywrócono stare umiejscowienie. Wracając do 2000, to powoli coraz więcej graczy zaczęło rzucać za 3, ale dalej grano głównie oldschoolową koszykówkę. Zamiast illegal defense wprowadzono błąd 3 sekund do obrony, czyli łagodniejszą wersję wcześniejszego ograniczenia, które polega na tym, że obrońca nie może stać w trumnie przez więcej niż 3 sekundy, jeżeli nie broni aktywnie atakującego. Zaczęły się też bardziej niepisane zmiany. Allen Iverson tak długo męczył ligę swoim crossoverem, który ciągle był gwizdany jako piłka niesiona, aż w końcu NBA ustąpiło. I od tamtego momentu gracze mogą trzymać rękę praktycznie pod piłką, co ułatwia im znacznie możliwości w zakresie zmian kierunku i tempa. Zapoczątkował również specjalne traktowanie gwiazd, którym z czasem w późnych 2000 aż do teraz zaprzestano gwizdać często przewinienie kroków, piłki niesionej, a czasem nawet podwójnego kozłowania. Żeby być fair, po pierwsze, to jak działają kroki w NBA dla nas Europejczyków jest niezrozumiałe, ponieważ mają takie rzeczy jak guttering step i tym podobne, ale po drugie, wcześniej również zdarzało się nie gwizdać tego typu przewinień. Tylko było to gorzej udokumentowane niż teraz oraz było tego po prostu mniej. A po drugie, sędziowie często nie gwizdzą najpierw faulu, więc żeby być konsekwentni ze swoją decyzją o niegwizdaniu, nie gwizdzą również kroków. Świetnym przykładem jest Janis, któremu faule nie są często odgwizdywane, mimo że powinny być. Ale tak samo robi on kroki grając w poście na przykład. To samo tyczy się LeBrona, jednak nie będę udawał, że tylko w takich przypadkach nie gwizdzę się kroków. Gdzie przykładowo w sezonie MVP Hardena nie gwizdano mu kroków, a naraz gwizdano mu większość fauli. Jednak właśnie cała ta plaga, o której mówię, to główny problem 2010, w których wydarzyły się również inne rzeczy. Po pierwsze, James Harden zapoczątkował problem. Gracze, którzy wytrącają obrońców z równowagi, a potem oddają rzut skacząc w ich stronę, żeby nabić się na faul. Na szczęście liga zmieniła odrobinę zasady, żeby zatrzymać tych, którzy zaczęli tak robić nagminnie. Po drugie, na przykład flopowanie stało się bardziej powszechne niż kiedykolwiek. Kiedyś takie kłótnie z sędziami, których nie lubią fani starej koszykówki, też wtedy miało bardzo często miejsce, to flopowanie było o wiele bardziej rzadkim zjawiskiem niż teraz. To nie tak, że nie istniało, ale Shaqtin Aful wtedy miałoby o wiele mniej rzeczy do pokazywania. Najważniejszym wydarzeniem była na pewno eksplozja rzutów za 3 w 2015 i w 2016, kiedy Golden State Warriors pobiło rekord zwycięstw w sezonie
sezonie, biorąc za swój główny schemat ofensywny rzut za 3. Gracze zorientowali się, że wystarczy rzucać na 40% skuteczności za 3, żeby zdobywać więcej punktów niż rzucając 60% za 2. Zmianę tę widać bardzo dobrze na przykładzie Ala Horforda, który przez swoje pierwsze 7 sezonów w NBA trafił 10 z 29 trójek, a w następne 7 sezonów trafił już 510 z 1398 rzutów za łuku. Pociągnęło to za sobą większe konsekwencje w postaci otworzenia się kosza na wjazdy przez to, że spacing rozszerzył się na linię za 3. Gracze zwyczajnie stali się lepsi niż kiedykolwiek wcześniej i są w stanie zagrozić obronie z o wiele większej przestrzeni. Coś, co było kiedyś niemożliwe. Jak już mówiłem, łatwiej jest teraz kogoś minąć, skoro jest gotowy w każdym momencie na wyskoczenie do twojego rzutu, a gracze w ataku mogą zrobić o wiele więcej niż w latach 70. i 80., gdzie często za zwykłe zderzenie gwizdano faul w ataku, a teraz jak dobrze się nabijesz, będzie to faul przy rzucie. Nie oznacza to jednak, że gracze z tej ery rzucają jakoś strasznie więcej osobistych wbrew powszechnej opinii. A topowi gracze w ilości oddanych rzutów osobistych wcale nie pochodzą z tych czasów. I to nie tylko we wszystkich rzutach oddanych, gdzie mamy LeBrona, który jednak utrzymał wysoki poziom gry przez 20 lat. Więcej niż ktokolwiek inny, więc mieli czas go faulować. Ale nawet w ilości osobistych na sezon z dzisiejszych graczy dopiero na 24. miejscu ex aequo z Oscarem Robertsonem jest definicja dużej ilości rzutów osobistych naszych czasów, James Harden. On akurat pojawia się jeszcze parokrotnie na tej liście i musimy zjechać na 43. miejsce, żeby znaleźć dopiero Westbrooka i Duranta. I w ramach ciekawostki dopiero na 60. miejscu jest jeden sezon LeBrona Jamesa. Zaczęły się jednak lata 20. i sprawy nie pozmieniały się za bardzo, ale skręcają w ciekawą stronę. Przez globalną pandemię wszystko wystartowało powoli, ale teraz mamy najwięcej talentów w lidze od zawsze. Ilość osób rzucająca ponad 25 punktów na grę jest zatrważająca. Jeszcze czegoś takiego nie widzieliśmy. Tak samo jak mielibyśmy patrzeć tylko na 30 punktów i więcej. Jesteśmy świadkami historycznego sezonu i kto wie, co będzie następne. Na to również są inne powody niż po prostu ciągły rozwój koszykówki, treningów, medycyny i tak dalej. Po pierwsze load management, czyli ograniczenie minut lub niewystawianie do meczy zawodników. W sezonie NBA każda drużyna rozgrywa 82 gry. Jest to znacznie więcej niż powinno być, żeby nie wystawiać gracza na niebezpieczeństwo. Sam Steve Kerr, czyli gracz lat 90. powiedział, że gier powinno być bliżej 65, co znacznie poprawiłoby stan zdrowia graczy. Tak jednak nie ma, a trenerzy zamiast tego ograniczają graczom czas gry w sezonie, żeby nie namawili się urazu oraz byli w formie na rozgrywki posezonowe. Zwiększa to również ich możliwości w sezonie, gdzie nie gra się tak jak kiedyś każdej gry, jaką tylko można było zagrać, a daje się czas swojemu ciału, żeby utrzymać najwyższą formę. Są też złe strony tej praktyki, takie jak to, że fani oglądają przed telewizorem albo przychodzą na mecze, żeby obejrzeć, jak gra ich ulubiona gwiazda, a nie jak siedzi na ławce. Nie jest to w żaden sposób fajne dla osób, których było stać tylko na ten jeden bilet, a nie mogli zobaczyć, jak ich idol gra. Nie oceniając jednak tego, stwierdzam tylko, że to zjawisko poprawia wyniki graczy. Drugą rzeczą jest wzrost poziomu reszty świata. Kiedy koszykówka USA skręca w bardziej indywidualistyczną stronę, gdzie bardziej się ceni poszczególne talenty i to, jakie robią highlighty, to gracze z całego świata, głównie z Europy, wyszlifowali swoją grę do perfekcji, podbijając ligę swoją skutecznością. To pozwala nam zaobserwować kompletnie nowe typy graczy. To jak na przykład biały człowiek w zupełnie inny sposób niż wcześniejsi wielcy gracze dominuje swoich przeciwników. Zwiększenie puli zawodników, którzy mogą się dostać do NBA, spowodowało, że dużo graczy, którzy są na tyle utalentowani, żeby się dostać, nie doznało zaszczytu zostania All-Starem. Pierwszy raz od zawsze się dzieje coś podobnego. Defensywa również nigdy nie wyglądała tak dobrze jak teraz. Gracze nie mogą już handczekować, ale to nie oznacza, że bronią gorzej. Obrona stała się bardziej drużynowa od lat 2000, dzięki temu, że nie ma już zasady illegal defense. I teraz częste rotacje w obronie, switche, różne rodzaje defensywy w zależności jaki kto ma personel, sprawiają, że jak chce się przeanalizować obrońców, to czasem oczy mogą wywinąć się na drugą stronę. A przy tym dalej mamy przykłady dobrej fizycznej obrony. Polecam obejrzeć finały Boston z Golden State. Nie będę jednak udawał, że obrona nie zeszła na drugi plan. I możesz odnieść sukcesy w sezonie bez dobrej obrony. Ale jednak dalej, żeby zdobyć mistrzostwo, to jednak lepiej, żeby twoja drużyna była jedną z tych lepszych w obronie. Bo wtedy obrona ma więcej znaczenia, bo możesz się przygotować taktycznie na przeciwnika, bo nie zmieniasz go co mecz. Dlatego na przykład Golden State Warriors tak chciało, żeby Gary Payton II wrócił do ich składu. Ponieważ w tamtym roku świetnie się spisał
opisywał jako dobry obrońca. Więc czyli tego chcemy czy nie, NBA przez poszybowanie w górę możliwości ofensywnych graczy stał się lepszy niż kiedykolwiek. I może nie wygląda jak kiedyś, ale ciężko, żeby coś, co było nieskuteczne, się nie zmieniło. Dodatkowo dynastia Bulls dała już definitywne zielone światło dla następnych pokoleń na formowanie super drużyn. Nie mówię, że w latach 80. nie było takich drużyn, ale wielką różnicą między 80. a 90. było to, że Bulls było jedyną super drużyną swojej ery. I całe NBA zobaczyło, że jednak lepiej się zbroić, a nie zostać w miejscu, kiedy formuje się jakaś super drużyna. No i właśnie zmieniło to kompletnie cały ekosystem w NBA, gdzie w latach 90. każdy oprócz byków miał jedno, max dwa duże nazwiska. No i to już było rzadkością. A teraz za to, żeby w ogóle myśleć o drugiej rundzie playoff, trzeba mieć co najmniej dwie gwiazdy, które cię do tego doprowadzą. Podsumowując, zawsze tak było, że starsze pokolenia nie lubią młodszych graczy, ponieważ robią coś inaczej, a często lepiej. Wilt Chamberlain też próbował zaczepiać MJ-a, że nie jest GOATem, ponieważ NBA nie zmieniło dla niego zasad. Ja też czuję czasem potrzebę ponarzekania na to, co się teraz dzieje. Ale dalej jestem ciekaw zmian. Jeżeli ty też jesteś ciekaw, to zobacz, jak Europejczycy zaczynają rządzić NBA. No i daj mi znać, o jakich zmianach na przykład nie wspomniałem, albo twój punkt widzenia na ten temat. I przede wszystkim dziękuję za obejrzenie do końca i na razie. No pozdrawiam wszystkich widzów Pawła. Najlepszy youtuber na świecie.